serdecznie zapraszam Państwa na wykład pod tytułem Najważniejsza wiadomość w historii ludzkości. Znajdujemy się w momencie historii ludzkości wyjątkowym miejscu i wyjątkowym czasie. Nigdy ludzkość nie stała przed takim wyzwaniem, przed jakim staje teraz. 25 lat temu naukowcy, 1700 najwybitniejszych naukowców z całego świata, w tym połowa żyjących laureatów Nagrody Nobla, odniosła się do tego wyzwania. Mówiła o tej wiadomości. Ten tekst to było swego rodzaju ostrzeżenie naukowców do ludzkości. Dzisiaj, dosłownie 10 dni temu, ukazał się kolejny apel, kolejne ostrzeżenie naukowców. W tym razem ponad 15 tysięcy naukowców ze 184 krajów ostrzega ludzkość, mówi o tym, co jest dzisiaj najważniejsze, czym się powinniśmy zająć, o czym powinniśmy rozmawiać, jakie działania powinniśmy podjąć. Ja w czasie wykładu będę mówił o tej najważniejszej wiadomości w historii ludzkości, ale chciałem też zaproponować eksperyment naukowy, który da nam odpowiedź, jak odpowiedzieć na to wyzwanie. Serdecznie zapraszam.